Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w imieniu Fundacji Instytut Metropolitalny. Witam Państwa na kolejnym już odcinku studia samorządowego naszego podcastu, ale też live'a, który transmitujemy i na Facebooku, i na YouTubie, i który pojawi się niedługo w aplikacji Spotify. Jest dzisiaj ze mną dr Szymon Andrzejewski. Dzień dobry. Cześć Kamil, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Doktor Szymon Andrzejewski to politolog, socjolog, ma duże doświadczenie w sektorze publicznym, ale też prywatnym. No i w trzecim sektorze, bo pracował również z organizacjami pozarządowymi. W listopadzie ubiegłego roku obronił pracę doktorską pod tytułem Instytucje demokracji bezpośredniej, partycypacyjnej i deliberacyjnej w Gdańsku od 2010 roku. Szymon, pan doktor Szymon Andrzejewski opowie dziś o tym, jakie kierunki rozwoju demokracji w przyszłości. Nie ukrywam, że jest to temat bliski również mi osobiście. Demokracja, partycypacja społeczna i deliberacja to tematy, które również mnie tutaj prywatnie interesują, dlatego już nie mogę się doczekać naszego spotkania i wniosków, które z tego spotkania będą płynąć. Cóż, nie przedłużając. Szymonie, oddaję Tobie głos. Wiem, że przygotowałeś ciekawą, interesującą prezentację. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa, którzy nas oglądają, ale też ci, którzy nas słuchają, wyniosą z tego spotkania dużo inspiracji i dużo naprawdę ciekawych pomysłów i wniosków. Miłego wysłuchania i do zobaczenia. Dziękuję Kamil. Dziękuję również oczywiście Instytutowi Metropolitalnemu za możliwość pokazania się, a także przedstawienia swojej prezentacji, też częściowo swojej pracy badawczej, a także myślę, że ciekawych rzeczy, które dzieją się na świecie, jeżeli chodzi o demokrację. Prezentacja, którą chciałem pokazać, ona nie skupia się na bieżących sprawach, które są w bieżących sprawach politycznych. Może trzeba trochę odpocząć od bieżączki takiej i raczej skupić się na przyszłości, pewnych trendach, które są na poziomie makro, a także na poziomie takim ogólnym, globalnym. Więc zaczynając, chciałem się skupić właśnie, jakie mogą być kierunki rozwoju demokracji w przyszłości? Temat to jest, wydaje się, pytanie w ogóle, czy demokracja jakoś w przyszłości będzie się rozwijała. Na razie trend, jeżeli chodzi o ten ustrój, jest, można powiedzieć, w regresie. Można powiedzieć, że jesteśmy obecnie w trakcie trzeciej fali autokratyzacji. Demokracje, które mamy obecnie na świecie, w większym stopniu niestety kurczą się, czy też powiedzmy tracą na jakości. Natomiast wierząc jednak w ten ustrój i wierząc, że dzięki niemu ma on sens i dzięki niemu można uzyskać tutaj jakiś zdecydowany postęp na świecie, czy też dobrobyt, czy też inne zalety, chciałem zwrócić uwagę, że pewne dotychczasowe być może rozumienie demokracji ciągle się w pewnym sensie wyczerpuje. Dużo się mówi o tym kryzysie demokracji przedstawicielskiej. Tutaj właśnie też w prezentacji chciałem wskazać na pewne trendy, które pokazują, że są pewne alternatywy wobec takiego przedstawicielskiego systemu. Tak więc nie przedłużając dłużej, przejdę od razu dalej. Jak zapewne wszyscy wiemy, ChatGPT, w ogóle ta kwestia sztucznej inteligencji bardzo mocno zamieszała w zeszłym roku, a należy oczywiście patrzeć o tym, myśleć o tym jakoś bardzo negatywnie, chociaż różne są te podejścia. Ja jestem tutaj pewnym zwolennikiem, a także bym może chciał wskazać pewien trend, który również w swojej pracy doktorskiej miałem okazję zarysować, który pokazuje, że sama demokracja taka elektroniczna, związana właśnie z algorytmami czy też z sztuczną inteligencją, nie musi być takim złym kierunkiem. I ta koncepcja, o której mówię, augmented democracy, czyli demokracja rozszerzona, no jest to koncepcja rozwoju demokracji, która wydaje mi się tutaj takim najciekawszym rzeczą.
Można uznać, że jest pewną formą, jest to pewna forma pewnego urozmaicenia, czy też jakby dalszego kroku wobec demokracji, czy to bezpośredniej, czy też deliberatywnej, o czym czy to tutaj, jak widać, też są tutaj strony, gdzie można jakby więcej na ten temat się więcej dowiedzieć. A sam twórca tego na tej stronie peopledemocracy.org można więcej się na ten temat dowiedzieć. Jest tam też film. Taki, powiedzmy, że twórcy tego akurat takiego pojęcia, jak którym jest chilijsko-amerykański badacz czy naukowiec Cesar Hidalgo. Przechodząc jakby dalej do tej samej koncepcji, no, argument o demokracji zakłada, że że każdy jakby w ramach takiego systemu, który mógłby odpowiedzieć na pewne wyzwania, przed którymi stoi człowiek, to na pewno takim wyzwaniem w przypadku tych takich bardziej już nowoczesnej demokracji, taką jak mamy współcześnie, która jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi o kwestie związane z wiedzą, którą trzeba nabyć, czy też umiejętnościami, czy też liczbą danych, którą trzeba przetworzyć, powoduje, że no, sam człowiek może się wycofywać z takiego podejścia. Argument demokracji zakłada, że mógłby powstać system, powiedzmy elektroniczny czy też internetowy, gdzie osoby mogłyby założyć konto, następnie odpowiadać na specjalne zadanie, pytania, które stworzyłyby pewien taki profil socjoekonomiczny danej osoby. Byłyby to pytania dotyczące na przykład wysokości podatków w stosunku do kary śmierci, rzeczy związanych z ochroną środowiska, rzeczy związanych typowo z ekonomią, czy też podobnymi pytaniami, które pozwoliłyby na przykład stwierdzić, że ktoś jest bardziej konserwatystą, liberałem, czy też socjaldemokratą. I ten system, gdzie te dane są wprowadzane, stworzyłby takiego awatara człowieka, czyli takiego cyfrowego bliźniaka, który odzwierciedlałby tutaj jakby właśnie poglądy swojego protoplasty. A następnie dzięki swoim pewnym tutaj mocom obliczeniowym, ponieważ byłoby to rodzaj sztucznej inteligencji, oczywiście dzięki swojemu miałby do dyspozycji olbrzymie ilości danych. To są właściwie te, które są w internecie, a także nie tylko, także moce obliczeniowe, które pozwoliłyby mu jakoś zwiększyć swoje możliwości rozumienia, przetwarzania danych, byłby w stanie podejmować decyzje w naszym imieniu, w pewnym tutaj specjalnym jakimś takim przestrzeni, która co do której trzeba byłoby jeszcze ją zaprojektować. I jest to taka przykład takiej koncepcji, która naprawdę jakby, jeżeli chodzi o takie koncepcje związane z sztuczną inteligencją, jest jakaś taka najbardziej mi bliska, ponieważ no, jest nastawiona tak bardzo na człowieka i przezwyciężanie jakoś jego możliwości, jego granic, a jednocześnie oczywiście taki cyfrowy bliźniak no byłby oczywiście pod kontrolą takiej osoby. Ona mogłaby kontrolować podejmowane przez niego decyzje, czy też deliberacje, czy też po prostu jakiś proces, w którym bierze udział, a następnie mógłby on zaakceptować takie decyzje, albo też nie. Oczywiście można taki również system puścić na takiego autopilota i w rezultacie działa właściwie ta pewna taka funkcja, taka obywatela polegająca na uczestniczeniu w danych w życiu publicznym byłaby jakby tutaj w pewnym sensie zcytowana, co oczywiście nie znaczy, że można byłoby wrócić do jakiejś akceptacji tego podejmowania decyzji. No, więc sama idea cyfrowych bliźniaków no, nie jest w każdym razie zupełnie nowa. Ona pojawiała się już w inżynierii przede wszystkim, gdzie tworzyło się na przykład model jakiegoś projektowanego budynku lub innego urządzenia, następnie jakby stawiało się go w określone przestrzeń, które miało odzwierciedlać jakieś no, warunki atmosferyczne czy też fizyczne, które w tym świecie naszym obecnym obowiązują. No i wówczas wtedy po prostu biorąc pod uwagę symulację tego typu środowiska, można byłoby określić, czy ten budynek nie trzeba byłoby jeszcze lepiej przeprojektować, zaprojektować. Więc jakby tutaj można powiedzieć, że nawet idea, które dotyczą zupełnie innej nauki, jak inżynieria, mogą być również jakąś inspiracją dla nauk społecznych.
I tak jak wspominałem już, ten oryginalny koncept Cezara Hidalgo dotyczył jakby głównym rozwinięciem demokracji bezpośredniej. On zakładał, że to byłoby takie urzeczywistnienie, że można byłoby, każdy taki bliźniak mógłby tutaj uczestniczyć w referendum poprzez jakby tutaj zgłębienie bardziej jakby sprawy. Następnie jakby to wyniki tego referendum mogły być jakoś wiążące dla, jeżeli oczywiście ustaliłoby się taki system jakiś polityczny. Natomiast ja przyznaję, ponieważ zawsze byłyby bliższym jednak te ideały demokracji deliberatywnej, czyli dążenia poprzez deliberację, dążenia do konsensusu i szukania jakby tutaj najlepszego rozwiązania dla ogółu społeczności. W tym celu oczywiście też rozwijałem i staram się rozwijać ten temat, na przykład przy okazji konferencji European Consortium of Political Research w Pradze, gdzie przedstawiłem swój referat Can Augmented Democracy Fulfill the Ideal of Deliberative Democracy. I ten oczywiście temat można rozwijać na bardzo wiele sposobów. Można empirycznie go próbować zweryfikować, na przykład poprzez badanie mini publik, takich jak na przykład jakichś niewielkich ciał typu Citizens Jury, które pochodzą z losowania, następnie jakby tutaj poprzez deliberację dają swoją rekomendację. Można sprawdzić, czy po prostu, czy dane tego typu ciało byłoby lepsze, miałoby lepszą jakość swoich rezultatów wówczas, kiedy mógłby takie osoby tam mające, jakby prowadzące pracę, czy też będące członkami takiego ciała, miałoby do dyspozycji jakieś narzędzia do generatywnej sztucznej inteligencji, która mogła pomóc im jakby w podejmowaniu decyzji. W porównaniu na przykład z ciałem, brakiem jakby, takim samym analogicznym jakby ciałem, gdzie takiej możliwości by nie było. Można się zastanawiać, jak za pomocą flowsite'owych narzędzi można było myśleć, jak można byłoby zaprojektować to miejsce, tą przestrzeń tych kolektywnych decyzji. Wiadomo, że taka koncepcja wymaga jeszcze bardzo wielu udoskonalenia, wielu technicznych rozwiązań, no częściowo już na tej stronie internetowej. Można powiedzieć, że to jest już jakoś, pewne zalążki są pokazane, jak można byłoby to rozwijać. Trzeba pamiętać, że tak jak już wspomniałem na samym początku, rok 2023 był takim, powiedzmy, rokiem sztucznej inteligencji. Sam termin, ten sztuczna inteligencja, została wybrana według danych, które mi się udało uzyskać, frazą roku 2023. Była tyle wybierana w przeglądarkach internetowych, że było to jakby najbardziej jakieś takie, najgorętszy można temat, można powiedzieć, temat mijającego roku. Powrócił taki dyskurs przestrzegający przed tym wpływem tej superinteligencji, która mogła być zagrożeniem dla demokracji na świecie. I oczywiście ja mogę sobie to wyobrazić, że tak będzie się, byłoby się stało. Dominują z tego, moim zdaniem, to co ja widzę, to jednak dominują takie wizje negatywne czy wręcz katastroficzne. Oczywiście można sobie wyobrazić negatywny wpływ takiej algorytmizacji, automatyzacji. No, w Chinach, z tego co wiem, w Chińskiej Republice Ludowej istnieje taki system, który tutaj nagradza swoich takich lojalnych członków na podstawie działań, które podejmują, lub też karze osoby, które na przykład podejmują jakieś działania, które są uznane za niemoralne czy też mniej wartościowe. I coś takiego działa, no, w powiedzmy systemie totalitarnym. No, można sobie wyobrazić, że powstanie jakaś kiedyś taka sztuczna inteligencja, taka super sztuczna inteligencja, która faktycznie miałaby mieć tutaj poważny, mogła mieć poważny wpływ na jakieś na nadzieję ludzkości. Natomiast jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ciężko jakoś wyobrazić sobie, żeby ten trend jakoś zaniknął i się cofnął. Tak więc myślę, że w przypadku takiej kwestii, takiej cyberdemokracji, należy, biorąc pod uwagę, że to może pójść w złą stronę, należy zastanowić się zawczasu, jakie mogą być kierunki takie najbardziej nastawione na rzecz podmiotowości człowieka, ponieważ no, taką ideą właśnie wydaje mi się argumenty demokracji, czyli idea, w której każdy człowiek po prostu miałby do dyspozycji jakąś taką swoją własną, osobistą, sztuczną inteligencję, która byłaby jego wsparciem takim po prostu, która byłaby w stanie mu powiedzieć na przykład, że rzeczy, które on ogląda na ekranie telewizora albo komputera, no, jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład to jest zrobione w jakiejś technologii deepfake, że oglądamy na przykład jakiegoś polityka,
które na nagraniu, które de facto nie jest tym politykiem, a zostało to nagranie spreparowane przez kogoś, kto chce bardzo zaszkodzić potencjalnie temu politykowi i państwu, które reprezentuje. Więc zastanówmy się trochę nad tym, jako że ten temat jest bardzo gorący, to swoją tutaj jakiś tutaj głos w tej dyskusji zabieram. Tak jak wspomniałem jeszcze, oczywiście kwestie, no, można oczywiście zejść tutaj bardziej trochę z takich futurystycznych jakby tutaj rozważań na bardziej taki, bardziej przyziemny poziom. No oczywiście, tak jak już wspomniałem, argumenty demokracji mogą być rozwinięciem demokracji deliberacyjnej. Natomiast ta demokracja deliberacyjna w postaci takich deliberacyjnych mini publics, czy też mini public, można powiedzieć, że coraz śmielej zagląda jakby w nasze jakby takie codzienne funkcjonowanie. Panele obywatelskie, krótko mówiąc, to jest właśnie przykład takiej deliberacyjnej mini publiki. Panele obywatelskie od 2016 roku już istnieją, dzieją się, odbywały się w Polsce. Jako że jestem z Gdańska, jestem tutaj trochę w tej kwestii uprzywilejowany, jako że miałem okazję być obserwatorem pierwszego panelu obywatelskiego w Polsce. To był pierwszy panel obywatelski w Gdańsku, rozpoczęty jesienią 2016 roku. I to jest przykład tak naprawdę paneli obywatelskich, które już mają swoją pewną tradycję. Pierwszy taki panel obywatelski odbywał się jeszcze w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie, gdzie debatowano temat zmiany systemu wyborczego lokalnego. Potem jakby tego typu idea się coraz bardziej rozestała. Oczywiście w pewnym sensie jest trochę oparta przede wszystkim na losowaniu uczestników ze wspólnoty politycznej, gdzie każdy ma równe szanse, żeby zostać wylosowanym. Następnie ci wylosowani, którzy będą chcieli brać udział w obradach jakiegoś ciała, takiego właśnie typu mini publics, są tam losowani jakby ponownie spośród tych chętnych do wzięcia udziału i ci, którzy zostaną wylosowani w tym drugim losowaniu, biorą udział w takiej deliberacji, bo to przede wszystkim ma być ciało nastawione na deliberację, nie na przegłosowanie jakichś rzeczy, a przede wszystkim na poszukiwanie jakiegoś wspólnego rozwiązania dla dobra ogółu, tak jak zasada deliberacji o tym mówi. No, przykłady, jak może być ta idea jakoś rozwinięta ogólnie, jest na przykład jest podana w publikacji jednej z tutaj czołowych, taki orędowniczek tego kierunku, czyli Helen Landemore. Jest to oczywiście też analizowane już przez polskich naukowców. I trzeba też pamiętać, że no, tutaj również Gdańsk ma pewną swoją jakby tutaj tradycję, jako że Marcin Gerwin, który jakby rozpoczął jakby tę falę, powiedzmy, mini publik w Polsce poprzez organizację czy też koordynację takich działań w Gdańsku, również proponował, żeby powstało takie ciało jak permanentne, że tak powiem, ciało, które pochodzi z losowania i jakby decyduje o pewnych kwestiach. Coś na wzór drugiej izby lokalnego samorządu. Senat obywatelski, możemy go to tak nazywać. No, to była przykładowa jego koncepcja, która została przez niego zaproponowana. Mógłby się składać na przykład 60 osób. Tam jest kwestia tego, że ponieważ w Gdańsku panele obywatelskie 3 się odbyły, więc taki senat obywatelski miałby pewną podstawę. Osoby, które w tym senacie mogłyby już znać ten temat, ponieważ byłyby tam osoby już doświadczone w pracy z paneli obywatelskich i mogłyby one tutaj decydować jakby równolegle, czy też jakoś współdecydując na przykład, czy współpracując z innymi organami lokalnego samorządu. Na przykład w organizowaniu kolejnych paneli obywatelskich, takich tematycznych, związanych z konkretnymi jakimiś zagadnieniami, ustalanie tematów takich paneli obywatelskich, jako że zwykle to w Gdańsku był przykład, że to jednak prezydent czy też urzędnicy miejscy decydowali o tym, jakie tematy są podejmowane. Tutaj mogliby to robić sami członkowie takiego panelu. Mogłoby też kontrolować realizację obietnic prezydenta, monitorować realizację rekomendacji paneli obywatelskich. Temat, który jest najczęściej podnoszony jako taka krytyka tego ciała, ponieważ no, panel obywatelski może oczywiście dobre rekomendacje dać, natomiast potem pojawia się kwestia, trochę dylemat, kto miałby te rekomendacje wprowadzać, jako że panel obywatelski zwykły po swoim okresie swojego jakby działania kończy swoją działalność. No, taką monitoring miałby sprawować senat obywatelski, mógłby też wspierać
inne obszary działania, jak na przykład kwestie eksperckie, czy też inne na przykład rodzaje partycypacji w mieście. Tak więc jak widać, takie propozycje takich permanentnych ciał na poziomie lokalnym, coś na wzór tej drugiej izby, takiego lokalnego samorządu terytorialnego, no, pojawiają się. Też pamiętać trzeba, że no, zyskują pewną popularność, już istnieją też de facto w Europie głównie. Jest taki model, jak, czy też jest taka ciało, jak Ost-Belgian model. To jest teren, jakby niewielki teren w Belgii, gdzie dominuje język niemiecki, we wschodniej Belgii, gdzie faktycznie takie ciało powstało i od 2019 roku działa. Jest to jakaś inspiracja, jak się okazuje, być może przez jakąś osmozę również dla gmin w Niemczech po sąsiedzku, gdzie jest gmina Aachen i też okolice, gdzie też takie ciało zostało wprowadzone, ale to od niedawna, a także w niektórych gminach Wielkiego Londynu. I trzeba pamiętać, że tego typu ciał, już nie mówiąc o panelach obywatelskich, których już generalnie jest coraz więcej, się odbywa na całym świecie, może być coraz więcej. I trzeba się zastanowić, na ile być może tego typu podejście do rozwiązywania spraw publicznych, czyli po prostu losowanie obywateli spośród ogółu i wspólnoty politycznej, a następnie dawanie im konkretnego tematu do rozstrzygnięcia i poprzez deliberację, jakby mogliby takie osoby jakoś podejmować decyzje, czy nie jest jakoś tutaj bardziej ciekawszym, efektywniejszym sposobem na rozwiązywanie pewnych kwestii. Można tutaj oczywiście dawać przykłady, że tak potencjalnie mogło być, jako że takie osoby wylosowane, no raz wylosowane osoby nigdy nie będą miały, praktycznie mogły być wylosowane znów, więc tak naprawdę nie będą myślały na zasadzie, jak to zwykle politycy, reprezentanci myślą, czyli myślą głównie, no, głównie, czy też często myślą o swojej kolejnej kadencji, czy decyzje, które podejmą, nie zaważą na ich potencjalnym wyborze. Tutaj akurat takich rzeczy, które można by na ten temat przedyskutować, byłoby dużo, ale w przypadku również samych tych ciał, czyli właśnie ciał typu takich stałych deliberatywnych mini-publik, też trzeba zastanowić się, jak w ogóle umiejscowić ewentualnie takie ciało w systemie władzy lokalnej, jakie kompetencje im nadać. No, jak będą, czy ludzie, którzy będą tam wylosowani, będą chcieli jakby tam pracować, czy też będą jakoś tak masowo raczej bać się tego wyzwania i odmawiać przystąpienia jakby do takiego ciała. Czy też, no właśnie, jak tak naprawdę zareagują przedstawiciele tej istniejącej jakby tego systemu władzy lokalnej, czyli na przykład radni, prezydent, czy też urzędnicy miejscy, czy też po prostu lokalni przedsiębiorcy, środowiska akademickie, czy też media, jak na to zareagują, czy też będą uważały, że to jest jakieś ciało obce, czy też przyjmą to. No, na takie wszystkie pytania trzeba próbować odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź i też w tym celu potrzebne jest więcej jednak tutaj eksperymentów z tym związanych. No, myślę, że generalnie, jeżeli chodzi o takie kwestie rozwoju demokracji w przyszłości, no pod kątem takiego jakby trochę monitorowania demokracji, czy też takiego działań nadzorczych, czy też jakichś takich, to myślę, że bardzo ciekawym pomysłem, co będzie się również pogłębiało, jest taka kwestia rozwijania się takich indeksów demokracji, czyli takich projektów, które jakby mierzą demokrację poprzez, czy to pobór danych istniejących generalnie ze środowiska, czy też jakichś danych statystycznych, czy też uzupełnione te dane mogą być jakieś dane pochodzące od ekspertów krajowych. Takie indeksy na świecie oczywiście istnieją już w przypadku projektów, które mierzą demokrację w przypadku państw na całym świecie. Tutaj takim przykładem moim zdaniem najlepszego takiego projektu obecnie jest projekt Varieties of Democracy, taki multinarodowy projekt z siedzibą na Uniwersytecie w Göteborgu. I ten projekt akurat rozwija coraz więcej swoich innych, że tak powiem, projektów związanych z przedmierzeniem poziomu demokracji w systemach partyjnych na świecie, czy też kwestii, jak dokonuje się pewna autokratyzacja na świecie, a dokonuje się, czy też nawet kwestie jakiegoś takiego indeksu wolności akademickiej. I trzeba pamiętać, że również no, rozwijają się też inne tego typu projekty, czy też projekty zarządzane przez Freedom House, czy też Democracy Index, tworzone przez Economist Intelligence Unit.
W coraz większym stopniu się też rozwijają takie mniejsze projekty krajowe proponowane przez różnego rodzaju naukowców, które na przykład mierzą wskaźnik partycypacji na poziomie lokalnym, transparentności władz lokalnych, szczególnie na Półwysep Iberyjski, jakby tutaj gdzieś Hiszpania i Portugalia. Tam takich propozycji się pojawiało, według mojej wiedzy, obecnie najwięcej. Mogą być one też inspiracją, na przykład dla rozwoju tego typu projektów w Polsce. Takim myślę, że dużym ambitnym projektem byłoby stworzenie takiego indeksu demokracji lokalnej, takiego narzędzia, które by mierzył demokrację na poziomie, powiedzmy, miast powyżej 100 tysięcy, a także potencjalnie w dalszej perspektywie mniejszych. No bo przyznaję, że to jest jakaś rzecz, która mnie interesowała również badawczo, również jakby tym się zajmowałem, akurat nie w samym doktoracie, ale też w innych artykułach. Po prostu no, swego czasu, mieszkając w Gdańsku, często spotykałem się z wypowiedziami osób, którzy zarządzali tym miastem, byli u władzy, którzy no, stwierdzali jasno, że Gdańsk jest najbardziej demokratycznym miastem w Polsce. I ja zawsze wówczas tylko zastanawiałem się, no, na jakiej podstawie oni tak mówią, czy mają jakieś takie obiektywne narzędzie, żeby tak powiedzieć, czy to jest tylko deklaratywna taka opinia. Indeks demokracji lokalnej mógł być takim narzędziem takiego zobiektywizowanego pomiaru tego typu rzeczy, no, poprzez na przykład stworzenie takich propozycji indeksów częściowych, które by mierzyły pewne częściowe aspekty, czy to właśnie demokracji partycypacyjnej, czy deliberacyjnej, czy konkretnej wyborczej, czy to rzeczy związane na przykład z jakby autonomią lokalną samorządów. Następnie oczywiście to wiele tutaj etapów trzeba byłoby jakby stworzyć w ramach oceny pewnie, czy wszystkie tutaj aspekty są odpowiednie dla miasta, czy można w ogóle pobrać tego typu dane. Natomiast jest na pewno rzecz, czy jak mówię, jeżeli chodzi o takie działalności strażnicze związane z demokracją, to działalności związane z indeksami demokracji tutaj byłoby ciekawe i myślę, że będą się rozwijały w przyszłości. Jeszcze inną taką kwestią, którą jest tutaj ważne, to mogą być po prostu różnego rodzaju innowacje demokratyczne, czyli po prostu jakieś próba stworzenia nowych instytucji, czy też instrumentów, czy też po prostu całego systemu, zmian w systemie, na przykład władzy lokalnej w porównaniu do tych istniejących, na przykład wykorzystaniem mieszania różnego rodzaju narzędzi, czy to demokracji bezpośredniej, czy też demokracji deliberacyjnej, która mogłaby ze sobą jakoś że tak powiem, jakoś współistnieć i tworzyć jakby nową jakość. Na przykład referendum deliberacyjne, które było tutaj proponowane, jak widać tutaj w jednej z książek profesora Franka Hendriksa, czy też innego rodzaju innowacje, które tam też są jakby przedstawiane. Sam taką propozycję takiej innowacji trochę mam, ale to na następnej slajdzie pokażę. Tutaj jeszcze bym się skupił na bardzo ciekawie takie innowacje, które być może, nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale czy ktoś słyszał, natomiast ten program, ten demokratyczny voucher. Otóż to jest taki program, który zapoczątkowano poprzez inicjatywę uchwałodawczą obywatelską w Seattle w USA w 2015 roku. I ten program polegał na tym, że on upodmiotowia obywateli, nie tylko dając im jeden głos, jak zawsze oczywiście w wyborach każdy obywatel ma jeden głos, ale także dając im takie cztery vouchery demokratyczne, bo każdy z nich jest $25. I taki voucher mogą oni przeznaczyć na wybranego przez siebie kandydata, który startuje w wyborach. I sprawia to, że z jednej strony sami kandydaci, po prostu można powiedzieć tutaj od strony podaży, to może działać w ten sposób, że sami kandydaci mają pewne narzędzie, które może im pomóc w rywalizacji na równych zasadach z takimi osobami, którzy powiedzmy mają dużo więcej, czy też dużo po prostu pieniędzy na kampanię. Często kandydaci narzekają, że po prostu być może mieliby tutaj swoje jakieś szanse czy chęci wystartowania, ale nie mają pieniędzy, którymi mogliby jakoś tutaj walczyć na równych prawach z innymi kandydatami, na przykład urzędującymi jakimiś burmistrzami. A to jest takie narzędzie, które daje im możliwość uzyskania takich środków, z tym, że oczywiście muszą jakby postarać się, czyli jednocześnie być bardziej aktywni w samej kampanii, chodzić od domu do domu, zbierać tego typu vouchery, a też ludzie, dzięki temu, że po prostu większa liczba, większe spektrum kandydatów wystartuje, sprawia to, że sami ludzie też mogą, obywatele mogą chętnie chodzić do wyborów, partycypacja będzie większa, oni będą też sprawdzać więcej na temat swoich kandydatów.
I jest to ciekawy też pomysł, naprawdę, który jest teraz jakby w USA też. Debatuje się o nim oczywiście na poziomie lokalnym, też póki co akademicko, jednak jest to debata zauważalna. Sam program jest jakby z jakimś echem pewnym się jakby jakimś rozległ, tak więc pewnym echem się odbił, więc myślę, że to byłoby ciekawe, na ile to będzie jakoś bardziej upowszechniane. Jest to przykład właśnie takiej innowacji, która byłaby naprawdę ciekawa, być może i dostosowana na warunkach Polski, gdzie wybory do rad gmin wyglądają tak, że jednak najczęściej żaden z komitetów nie ma tutaj środków finansowania z budżetu państwa, czy w ogóle jakiegoś takiego budżetu ze środków publicznych. Tutaj generalnie jest duża nierównowaga, ponieważ tutaj same komitety muszą jednak zadbać głównie o pieniądze na samą kampanię, o co jest często na takim poziomie lokalnym ciężko, więc tutaj jednak sama konkurencja jest dosyć no, nierówna. Tak więc jeszcze wracając, być może niezależnie od tego pomysłu, który już powiedziałem, wracając trochę i takiej innowacji demokratycznej, którą już przedstawiałem, na przykład w jednym z raportów, który został opublikowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Dotyczyło to obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jako że obecnie no, problem z tą obecną inicjatywą uchwałodawczą na poziomie lokalnym, ale i też centralnym, jest to, że tak naprawdę wielki wysiłek obywateli w złożenie projektu, na stworzenie takiego projektu, w zebraniu podpisów, jakby w promocję go, może być po prostu zniweczony zwykłą, prostą decyzją, która sprawi, że dany projekt zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu natychmiast w ciągu właściwie 5 minut decyzji jakichś radnych. Moim zdaniem ten instrument powinien być jakbyś taki bardziej dowartościowany, bardziej poważnie potraktowany, jako że to jest właśnie projekt obywatelski, czyli gdzie również tutaj suweren wyraża swoją wolę, niezależnie od tego, że wygłasza głosowanie, również może to wyrażać poprzez zbieranie, przekazywanie podpisów. I w takim wypadku, moim zdaniem, Rada Miasta powinna prowadzić tutaj konstruktywnie, a nie jakoś tak niekonstruktywnie, swoją jakąś kontrpropozycją wobec takiego projektu w materii, której dotyczy jakby ten projekt, lub też na przykład wydać oświadczenie o braku chęci zmian. Zakładając, że jednak Rada Miasta wolałaby podejść do tego konstruktywnie i pokazać jakieś swoje podejście do tego tematu, no wówczas byłyby na przykład dwa projekty, jak komitet, właśnie projekt Komitetu Obywatelskiego, jakby projekt Komitetu Specjalnego stworzonego przez Radę Miasta, gdzie jakby te propozycje i te osoby w tych komitetach po prostu by ze sobą przez pewien czas po prostu usiłowały dojść do jakiegoś porozumienia, na ile by to było możliwe, żeby stworzyć wspólny projekt, który mógłby zostać zaakceptowany przez Radę Miasta. Gdyby jakby w takich sesjach, przykładowo dwóch, ale może to być jakby więcej, nie udałoby się znaleźć wspólnego rozwiązania, wówczas no, doszłoby do referendum, gdzie każdy z tych projektów mógłby zostać przedstawiony i zaakceptowany przez ogół obywateli jakiejś takiej wspólnoty politycznej. Jednak wcześniej no, byłoby tak, że te wszystkie jakby te propozycje byłyby procedowane przez ciało typu właśnie Citizens Initiative Review, czyli coś na wzór takiego panelu, takiego mniejszego, coś jak panel obywatelski, tak, w mniejszym trochę gronie i też pracujący tak w ciągu tygodnia, gdzie po prostu oby na przykład te projekty byłyby przeanalizowane przez ekspertów, przez panelistów i zostałyby wydane rekomendacje przez nich, jako obiektywnych osób, które nie mają tutaj jakiegoś związku wcześniej z władzą ani z komitetem, czy to są odpowiednie projekty do procedowania, który należy poprzeć, jakie jest dobre, jakie są skutki. Wówczas oczywiście byłoby duże wsparcie dla osób, które biorą udział w takim referendum. W ramach takiego systemu można by też pomyśleć o jakimś stworzeniu takiej specjalnej ścieżki dla grup defaworyzowanych, na przykład biorąc pod uwagę na przykład zmian, jakieś takie szczególne problemy osób z niepełnosprawnościami, które mogą być, mieszkać, oczywiście mieszkają w każdym oczywiście polskim mieście, a ponieważ jest ich często bardzo mało, dla takich być może osób, czy dla takich grup można byłoby stworzyć jakby tutaj specjalne rodzaj projektu obywatelskiego, który by nie wymagał być może
100 czy też 300 podpisów, a na przykład jakąś tylko część, 10% czy 20% z tej grupy, ponieważ no, pamiętajmy, że oczywiście dużo ciężej jest zainteresować opinię publiczną pewnymi tematami, którymi dotyczą ogółu tej grupy politycznej. No jednak problemy osób z niepełnosprawnościami, chociaż niezwykle ważne dla tej grupy, często nie są doceniane przez ogół obywateli, a także polityków, którzy zasiadają w ciałach przedstawicielskich, być może też uważają, że nie jest to jakoś dostatecznie dla nich interesujące ze względu na niewielką liczbę głosów, które wsparcie może takim grupom jakby udzielenie to zapewnić, więc tutaj należałoby pomyśleć o jakiejś takiej specjalnej ścieżce i zmniejszyć liczbę podpisów po prostu niezbędnych dla jakichś projektów, które dotyczą tej właśnie grupy, która by mogłaby ułatwić jej funkcjonowanie, tych grup jakby w przestrzeni publicznej czy w ogóle w mieście. Mogą w ramach takiej inicjatywy mogą być też dołączane organizacje do ich realizacji jeszcze w fazie na przykład jej procedowania. Tak więc tutaj jakby na pewno to tę kwestię analizuje dużo bardziej jakoś w tej swojej też opracowaniu, czy też raporcie stworzonym dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. No, oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że upowszechnienie się norm w ogóle partycypacji czy deliberacji w Polsce no, nie zależy tylko od samych zmian instytucjonalnych na poziomie, że tak powiem, instytucji politycznych. Tutaj może być wiele innych jakby czynników, które mogą wpłynąć na rozwój tego typu działań. No, przykładem to jest na przykład moim zdaniem nauka obywatelska, która zakłada, że obywatele mogliby brać udział w badaniach naukowych w pewnym zakresie, na przykład zbierając dane, analizując dane, udostępniając moce obliczeniowe swoich komputerów dla rozwoju pewnych jakby projektów, czy też całościowo na przykład zarządzać, już tak bardziej całościowo zarządzać jakimś projektem badawczym bez udziału na przykład zawodowych naukowców, ale zachowaniem metody naukowej. Jest to przykład takiej, no można powiedzieć, upowszechnienia się norm partycypacji w nauce, czyli po prostu w takim innego rodzaju jakby dziedzinie niż same życie polityczne. To oczywiście takie możliwości upowszechnienia się takich tej normy partycypacji deliberacji może być też oczywiście w innych sferach. No może to być w sferze samorządności pracowniczej, czy też w kwestii rozwoju ruchu związkowego, czy jest na przykład w budowie spółdzielczości w Polsce, no wszelkiego rodzaju takie inicjatywy, które zakładają jakiś taki wpływ tych norm, że tak powiem, zarządzania ludzi w jakimś życiu publicznym, jakimś jej wycinku zawsze byłoby potencjalnie to działało na plus. A sama dyskusja, jeżeli chodzi o przemiany w jakimś systemie politycznym, szczególnie właśnie na poziomie władzy lokalnej w Polsce, no myślę, że dopiero nas czeka. Pewna już początek tej dyskusji od 2022, myślę, że się trochę zaczęła od książki Andrzeja Andrysiaka, Lokalsi, którą polecam. To jest akurat historia dziennikarza, który po wielu latach wracając jakby swojej rodzinnej strony do Radomska, takiej małej miejscowości, powiedzmy jakiejś średniej wielkości, w Polsce, takiego miasta powiatowego, po prostu jakby próbuje jakby stworzyć, jakby przełożyć swoje doświadczenie dziennikarskie, które nabył w Warszawie i też próbuje stworzyć jakąś taką niezależną lokalną gazetę, czy też portal internetowy, która no, trochę odkrywa generalnie, jak wygląda ten system władzy lokalnej ten, na poziomie takiej Polski powiatowej. Z jego perspektywy bardzo niekorzystnie i warto jakby od tego też powiedzieć, że ten kwestia tego właśnie samorządu lokalnego, który w Polsce jest uważany często w takim dyskursie publicznym za przykład takiego najbardziej udanej reformy III Rzeczypospolitej, no nie musi mieć wiele wspólnego z prawdą. Ja z perspektywy swojej działalności, nie tylko naukowej, ale też i aktywistycznej i dawniej, z czego już się wycofałem z takiej działalności politycznej, widzę, że to jednak wcale nie jest tak, że ten samorząd jest jakoś tak bardzo udany w Polsce i też jak widać wychodzą też kolejne już takie bardziej naukowe, można powiedzieć, tutaj pozycje, tak jak umówmy się na Polskę, gdzie takie rzeczy, jak można by ten system samorządowy, być może i też centralny system polityczny, jak można by jakoś go przekształcić,
I też sama Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w swojej ostatniej publikacji Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym trochę jakby ten temat również podejmuje. I myślę, że tak naprawdę jeszcze ta dyskusja nas czeka, ponieważ no, wiele aspektów wpływa na coś takiego, czy w ogóle na nasze życie, na nasze systemy polityczne. Jedną z takich kwestii jest demografia. Następuje, jakby coraz bardziej pogłębia się taki kryzys demograficzny w Polsce, który a wyludnianie się niektórych obszarów w Polsce może jakby nasilać problem, to co już występuje w Polsce i co wskazują naukowcy, jak po prostu kwestia, problem niekonkurencyjnych wyborów, na przykład wyborów na prezydenta, gdzie zgłasza się tylko jeden kandydat, no siłą rzeczy może zostać wybrany podobnie, no znaczy właściwie zostaje wybrany podobnie, jak to jest, dzieje się w przypadku takich kandydatów na radnych. A pogłębiające się tego typu zjawisko na poziomie lokalnym, w mniejszych gminach, w małych gminach, nawet w miastach może między innymi oprócz innych czynników wpłynąć na rządzących, aby zastanowić się, na ile na przykład ten system demokracji lokalnej w ogóle, czy taki ustrój powinno się w Polsce zmienić. Być może same metropolie, o co zabiega Instytut Metropolitalny, od wielu lat również znajdą tam swoje miejsce, chociaż oczywiście to jest też kwestia do jakiegoś przedyskutowania. Ja ze swojej strony dziękuję już za uwagę. Tutaj są dane kontaktowe do mnie, czy to przez maila, czy też przez Discorda, gdzie też bywam, ale też przez portale, czy też profile na portalach LinkedIn, czy też na Moście Wiedzy. Mogę tutaj zapraszam Państwa generalnie do dyskusji na ten temat. Ja z chęcią tą dyskusję jakoś podejmę, ponieważ jest to, myślę, rzecz, która po prostu jest ważna, a która tak naprawdę często jakoś jest omijana przez jakieś tematy, przez główne media w Polsce, które zajmują się, tak jak mówię, tą bieżączką, z którą mam obecnie do czynienia. Natomiast bardzo czasami jakby wyjść trochę poza ten temat z takiej bieżączki i pomyśleć nad bardziej ogólnymi trendami, które występują jakby w naszym społeczeństwie. Tak więc ja ze swojej strony dziękuję jeszcze raz Tobie, Kamil, Instytutowi Metropolitalnemu. I oddaję Ci z powrotem głos oczywiście. Ja Tobie również dziękuję za niezwykle ciekawą prezentację i niezwykle ciekawe wystąpienie. Dzięki za przedstawienie różnego rodzaju naprawdę interesujących form demokracji, które, no, mam nadzieję, w przyszłości będą jedynie zyskiwać na popularności, tak, de facto. Natomiast właśnie a propos tego, chciałbym zadać Ci takie pytanie, no bo ilekroć sam gdzieś spotyka się z różnego rodzaju takimi nowymi instrumentami, czy to partycypacji, czy szeroko ujętej po prostu demokracji, to czasami mam takie przykre spostrzeżenie, że no, mimo wszystko niektóre te formy nie cieszą się takim zainteresowaniem samej społeczności, jak de facto powinny. I chciałbym zadać może tak z przekąsem w pewnym sensie Tobie pytanie, czy w ogóle nasze społeczeństwo w tym momencie, w Twojej ocenie, jest gotowe na wprowadzanie różnego rodzaju, no naprawdę nowatorskich czasami, no takich instrumentów, które moglibyśmy moim zdaniem z powodzeniem wykorzystywać. Więc no, wiesz, bo to tak ciężko też określić dokładnie, czy jest gotowe. No, myślę, że tak podejmując temat, można by stwierdzić, że nigdy nie jest dość gotowe na jakieś zmiany, które oczywiście i tak następują, jak pokazuje też historia. Ja zakładam, że no, często jest tak, że oczywiście jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tej demokracji, jaką mamy ciągle obecnie. No, w Polsce ciągle dominuje takie podejście do tej istniejącej demokracji, że dopiero odzyskaliśmy tą niezależność po 1989 roku i nie mamy tutaj takich doświadczeń, jakie mają inne państwa, na przykład, gdzie ona istnieje od na przykład ponad 100 lat i była, no, podlegała różnym przekształceniom, przeobrażeniom, a także krytyce tak na co dzień, więc myślę, że to w miarę upływu czasu się pojawi. Tak jak mówię, no, jakieś takie zewnętrzne kwestie, jak po prostu też potencjalne kwestie demograficzne czy inne, mogą jednak to wymusić na samych społecznościach, bo też trzeba pamiętać o
nie tylko w społecznościach samych, a które no, aż tak jednak, mówmy się, że te nie są aż tak bardzo aktywne w Polsce, raczej to niedawno się pojawiło i to nie są to jakieś masowe, że tak powiem, ruchy. Natomiast sami również włodarze, czy też po prostu sami decydenci, czasami są jakby otwarci, natomiast można zakładać, na ile po prostu są otwarci dla samych tych właśnie instrumentów, czy do tego, żeby pewne interesy swoje generalnie również dzięki tym właśnie instrumentom załatwić. I to jakby wpływa potem na kształt i na postrzeganie takich instrumentów jako coś, co potencjalnie zostało wprowadzone przez Urząd Miasta, żeby tutaj pewną rzecz załatwić, albo na przykład po prostu, żeby ludzie się za bardzo tutaj no, nie drążyli tematu, ale też ludzie oczywiście sami wyborcy zdają sobie sprawę z tego podejścia i zaczynają w ogóle odrzucać tego typu po prostu nowe jakieś instrumenty, nowe innowacje, czy też w kwestiach systemu politycznego jako coś obcego, można powiedzieć, coś narzuconego, co miało być tak naprawdę, żeby być użyte przeciwko jakby interesom tej samej społeczności, więc tutaj wiele czynników tak naprawdę musiałoby się zadzieć. Jasne, dzięki. Wspomniałeś o władzach publicznych. Zastanawiam się, jak my, tak, my mówię tutaj jako, no, z jednej strony my, no, naukowcy, ale też my, organizacje społeczne, moglibyśmy zachęcić władze publiczne do tego, żeby, no, eksperymentować w pewnym sensie z tymi nowymi formami demokracji, chociażby z tymi, które przedstawiłeś dzisiaj. Bo no, ilekroć mówimy o nowych formach demokracji, no to gdzieś z tyłu głowy mamy mimo wszystko no, taką decentralizację władzy, tak? I tutaj czasami spotykam się z tym, że faktycznie jak gdzieś tam nawet rozmawiam z przedstawicielami władzy publicznej, no to oni zwracają uwagę mimo wszystko na to, tak? Że to jest w pewnym sensie podzielenie się tym kawałkiem tortu, to po pierwsze. Po drugie, taki problem może trochę innej natury, który jest podnoszony też w kontekście nowych form, chociażby tych, o których właśnie wspominałeś, tak? Tutaj nawet ten cyfrowy bliźniak, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji, czy czata GPT w procesach partycypacyjnych, czy deliberacyjnych, no jednak cyberbezpieczeństwo, nie? No w sensie, jeśli wprowadzilibyśmy takie rozwiązania oparte na nowych technologiach, to musielibyśmy solidnie je w pewnym sensie zabezpieczyć. No jest kilka takich elementów, które gdzieś tam może w pewnym sensie, no nie chcę powiedzieć, że odpychać, ale w pewnym sensie demotywować być może do tego eksperymentowania z nowymi formami. Jak ty się na to zapatrujesz? Co my moglibyśmy zrobić, żeby być może tutaj pokazać to od dobrej, lepszej, tak, strony i zachęcić w pewnym sensie do tego, żeby jednak te nowe formy demokracji stosować? Na pewno od strony takiej bardziej formalnej trzeba pamiętać, że nawet te formy, które już znamy, na przykład w samorządzie jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, no również musiała przejść bardzo długą drogę, żeby w ogóle być jakoś uznana w Polsce, bo pierwszy taki instrument został wprowadzony w Toruniu, jeżeli dobrze pamiętam, w 1991 roku. Był też taką, można powiedzieć, zupełnie już wtedy jakby taką innowacją demokratyczną, która nie była zupełnie znana w Polsce, ale stopniowo się tak upowszechniała. Natomiast sądy często kwestionowały jakby zasadność tego typu instrumentu, czy też możliwość jego stosowania, co zostało potem ostatecznie jakby rozstrzygnięte, kiedy wprowadzono możliwość wykorzystania właśnie, czy wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez ustawodawcę, wprowadzając jakby ten instrument do ustawy o samorządzie gminnym. Z tego, co słyszałem, podobne problemy mają trochę panele obywatelskie, dlatego też trochę się taki właśnie, chociaż panele obywatelskie odbywają się generalnie w miastach, najczęściej takich dużych, co jest też pewną jakby taką formą, że no, to nie jest generalnie rzecz, która musi być dostosowana tylko do miast dużych. Może być moim zdaniem do jak najbardziej mniejszych miast. Natomiast jeżeli jakieś takie problemy są ze strony jakieś takie proceduralne, czy wątpliwości ze strony włodarzy, czy też innych decydentów, no wówczas się na to nie zdecydują, dopóki nie będą mieli tutaj jakiejś jasnej pewności, że to może być zrobione. Oczywiście trzeba pamiętać, że są tutaj pewne takie też minusy takiego umocowania takich inicjatyw na sztywno, ponieważ to trochę wytraca jakiś taki impet, jakoś taką możliwość zmiany takiej, tego typu, jakiejś, jeżeli chodzi o szczegóły takiego instrumentu. Tak trochę było z budżetami obywatelskimi, na czym bardzo narzekało generalnie niektóre przynajmniej samorządy w Polsce.
ponieważ wprowadzały, jak na przykład Dąbrowa Górnicza, jakby swoje własne takie budżet partycypacyjny 2.0, to jest jakby takie, była taka na przykład taka bardziej autorska forma budżetu obywatelskiego właśnie w Dąbrowie Górniczej, która trochę była przystosowana, przystopowana przez te zmiany, więc no to jest na pewno ta jedna kwestia, że za taką zmianą społeczną, jakieś takie zmiany prawne, też pewna jakaś forma swobody w formowaniu tego typu nowych instrumentów na poziomie lokalnym, w większym stopniu w jakiejś ustawie samorządu lokalnego, żeby nie tylko to były konkretnie wskazane, jakie to są instrumenty, ale w ogóle to powinna być, myślę, też wskazana. Natomiast to już jakby ta kwestia oczywiście tej argumenty demokracji i tej kwestii jakby takiego związanego z sztuczną inteligencją i AI, to jest wiadomo, to jest kwestia przyszłości, ja tutaj nie powiem, jakby to miało być jakby umocowane prawnie, ponieważ to jest ciągle, no nie wiem, jak to będzie się rozwijało i też ciężko jest jakby coś jakoś tak umocowywać prawnie, coś, co tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak to będzie wyglądało, chociaż takie próby są. Ja rozumiem oczywiście, tylko to jest oczywiście też taka bardziej filozoficzna kwestia, na ile można prawnie umocować i wyregulować wszelkiego rodzaju zjawiska społeczne, czy też technologiczne, które się w ogóle jakoś na świecie dzieją. A co do cyberbezpieczeństwa, to na pewno jest to temat, który podejmuje się w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie wyborów elektronicznych. No tutaj potencjalnie oczywiście ta koncepcja w tej stronie, na tej stronie People, Democracy, też była to jakoś wyjaśniane, powiedzmy, no bo wiadomo, że to jest zawsze podnoszone i no kwestia tak naprawdę jakiegoś głosowania z udziałem jakby tej formy jakby blockchainów i też jakby takiego formy tak end-to-end verifiable voting, to też jakby jest to jakoś tam przewidziane, należy oczywiście z tych jakby doświadczeń i tych rozwiązań, które już istnieją, ale nie są stosowane powszechnie ze względu na ciągle jakoś tutaj jednak strach, żeby to nie zostało potencjalnie jakoś tak, no, zostało jakoś źle wykorzystane jakby przeciwko jakby tym państwom, czy też organizacjom, które to stosują. No trzeba to mieć na uwadze, że to jednak, no po prostu być może też trzeba trochę więcej odwagi i śmiałości w testowaniu takich instytucji i woli politycznej. No właśnie, woli politycznej, czyli jeśli dobrze rozumiem, duża rola mimo wszystko no, centralnego prawodawcy, tak, tej parlamentu w pewnym sensie, żeby jednak gdzieś do tych ustaw różnego rodzaju podstawy prawne wprowadzić, żeby w jakiś sposób no, scentralizować i zunifikować te przepisy na poziomie centralnym. A czy wobec tego my, jako przede wszystkim organizacje społeczne, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego szeroko rozumianego, pierwsze, czy powinniśmy coś robić, żeby promować ogólnie, tak, ideę, powiedzmy, rozszerzenia różnego rodzaju form demokracji, a jeśli tak, to co moglibyśmy twoim zdaniem robić, żeby no mimo wszystko tą, chociażby tą wiedzę, którą dzisiaj nam tutaj przedstawiłeś, jakoś szerzej nieść w świat, że tak... No, jeśli mówimy o promocji, to myślę, że najlepiej się jednak promuje pewne rzeczy poprzez przykłady, jak się coś takiego próbuje zorganizować w różnych miastach swoich. Nie wiadomo, oczywiście przykłady, czy też próby są, jak to różne, różnie wychodzą, czasami są pozytywne, czasami negatywne, czasami okazują się fiaskiem, a czasami sukcesem. Trzeba mieć tego świadomość, natomiast dzięki temu jednak zyskuje się jednak na jaką najlepszą, mam wrażenie, wiedzę na temat tego, jak należy promować ją, jakie są mocne i słabe strony, które potencjalnie można jakoś poprawić. I oczywiście można to za tym lobować, natomiast trzeba pamiętać na przykład, że sama Unia Europejska też w pewnym sensie jest tutaj jakimś takim graczem, do której można się w tej kwestii zwracać. Ona jednak widzi tą rolę paneli obywatelskich, tą jakby falę tej pewnej deliberacji na poziomie unijnym. W różnych krajach takie panele obywatelskie się odbywały, czy to właśnie w formie centralnych paneli, czy też takich regionalnych bardziej, więc jest to jakoś zauważane, być może znajdzie to jakieś miejsce w jakichś rozwiązaniach unijnych również. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ci w ogóle za dzisiejsze spotkanie, za ciekawą prezentację.
Życzę no, Tobie i nam również, tak, żeby tego rodzaju formy, które nam tutaj przedstawiłeś, były coraz to szerzej wykorzystywane. I biorąc pod uwagę, że no, w zasadzie zbliżamy się do końca naszego spotkania, bo wybiła już godzina, odkąd je prowadzimy, to jeszcze raz dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, naszym widzom i naszym słuchaczom. Szanowni Państwo, no, naszym gościem był dr Szymon Andrzejewski, politolog, socjolog, myślę, że mogę śmiało powiedzieć specjalista w zakresie demokracji. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze dalej współpracować i że okazje do tego, żeby tutaj i live, i nie live porozmawiać, będą się cały czas nadarzać. Tym niemniej no, zapraszam Państwa na kolejne już odcinki studia samorządowego, które już niebawem. I dziękuję Państwu i Tobie, Szymonie, że byli Państwo dzisiaj z nami. Ja Miłego. również dziękuję za możliwość przedstawienia swojej prezentacji i dziękuję również Państwu za wysłuchanie. Mam nadzieję, że było ciekawie i oczywiście zapraszam do kontaktu i do jakiejś współpracy, jeżeli to ktoś wyraziłby jakieś zainteresowanie. Dziękuję Zdecydowanie. jeszcze. Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już niebawem.